Proszę Państwa, statystyki na całe szczęście będą wspaniałe, bo mamy szpital narodowy, więc w województwie mazowieckim nie zabraknie nam miejsc, ani jeżeli chodzi o respiratory. Ale prawda na SOR-ze internistycznym, tylko o tym mogę się wypowiadać, bo tylko tego na co dzień doświadczam, jest taka, że pacjentów mamy co najmniej dwukrotnie więcej niż z opowieści oraz z książki, którą czasami zerknąłem przed pandemią, czyli przed marcem, na części internistycznej SOR-u. Może zacznę od odpowiedzi Pani, że nie mogą się rodziny dodzwonić do lekarzy na SOR-u. Tak. Proszę Państwa, nie odbieramy telefonów od rodzin, nie odbieramy żadnych telefonów komórkowych na dektry i nie będziemy odbierać, dopóki ten szał nie minie, dlatego że nie mamy na to czasu. Nie mamy czasu zająć się pacjentami, nie mamy czasu przejrzeć ich wyników, nie mamy czasu zlecić następnych leków, przegapiamy godzinę po 8 godzin kolejny antybiotyk, dostaje pacjent w 10, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie. Dlatego, że jest nas za mało i że jest za dużo pacjentów na SOR-ze. Na SOR przyjeżdża między 50 a 80 na część internistyczną SOR-u codziennie. W niedzielę miałem to szczęście, że byłem sam na dyżurze, bo nie przyszła druga osoba rozpisana, nie wiem nawet dlaczego, nie dzwoniłem, nie pytałem, to nie ma znaczenia, zająłem się pacjentami. Do 12 wyczyściłem, czyli zorientowałem się we wszystkim, co mi generalnie zostawiono. Zostawiono mi 16 pacjentów. W międzyczasie przyjmowałem nowych pacjentów. W tym całym, powiedzmy, bałaganie przyjąłem niecałe 60, 50 kilka osób, zostawiłem na rano, bo w godzinach od 22 do rana przyjąłem prawie 20 pacjentów, dokładnie chyba 18. Nie miałem czasu ani możliwości zerknąć, wypisać, sprawdzić wyniki, zobaczyć efekt lekowy, bo po prostu całą dobę byłem na obrotach. Musiałem zejść do domu, odpocząć, przespać się 3 godziny, bo dzisiaj przyszedłem na następne 2 doby. Ja mogę dzisiaj zejść z dyżuru. Nie mam takiego, nikt mnie nie zmusi, żaden minister zdrowia do pracy. Ale proszę Państwa, to co się dzieje na części internistycznej, przede wszystkim SOR-u, to już nie zakrawa o żadną kpinę. My po prostu prawie rok wojujemy się, czekamy na jakąś pomoc, ale bez wsparcia i odciężenia nie damy rady. Po 1 stycznia nazwy to zostały odczarowane, 3 szpitale okoliczne powiatowe, ale jeszcze do końca grudnia z całego dawnego województwa radomskiego, spod Warszawy, bo i z Otwocka przywożeni byli karetką prosto z pominięciem tamtych szpitali pacjenci do nas. Nie mamy możliwości, rozumiemy ustalone miejsca przyjęcia na kardiologię do jakiejś procedury, ale pacjent na SOR do zbadania, zrobienia mu badań, zrobienia mu antygenu, odczekania na wynik, czy jest dodatni, czy ujemny. Często to odczekanie trwało 2 doby, jeżeli PCR-y wysyłaliśmy do Warszawy, jeszcze zanim były antygeny. To są problemy, z którymi się borykamy na co dzień. Nie mamy możliwości sprzedać pacjenta na oddział z kilku powodów. Po pierwsze, że nie ma miejsca, generalnie nie ma. Jak się miejsca 2 zwalniają, to 5 pacjentów u nas czeka, albo 8. Na SOR-ze, który mamy 8-łóżkowy, czyli 8 osób ma łóżko na naszym SOR-ze, na SOR-ze takie zmonitorowanie, pacjentów jest między 20 a 50. Tyle oczekuje do następnego dnia do rana. Gdzie oni mają siedzieć? Chcę Państwu powiedzieć, że to bujda, co opowiada telewizja. Bo nie sklep typu market, nie będę wskazywał, czy to Lidl, Biedronka, Lewiatan, cokolwiek. To nie galeria, proszę Państwa, ani kościół. Tylko SOR w Radomiu od roku jest miejscem, gdzie najlepiej złapać COVID-a. Bo nie ma żadnej normy 2 metry od siebie. Połowa starszych osób ściąga maski, nie tylko nos wystawia, ale całe usta pod pretekstem, z dobrą saturacją, że im jest duszno i to jest miejsce, gdzie można się zarazić COVID-em. A pacjenci oczekują 5-6 godzin, starsze osoby? Tak, ale oczekują nie dlatego, że na 3-4 łóżkach na korytarzu leżą panowie, którzy mają, bo rzadko mamy takie panie, ale panowie, którzy mają między 2, miałem między 3,7 i 4,7 promila. I oni nie będą siedzieć na ławce, bo oni leją, robią pod siebie i muszą leżeć na kozetce, pod kozetką, bo to nawet nie jest pełne łóżko, jest kałuża na SOR-ze, gdzie obok siedzą ciężkie osoby. Nie mamy możliwości rozciągnięcia z gumy oddziałów ani tego i w takich warunkach pracujemy. I nikt nas nie zmusi, jak powiedziałem, do takiej pracy. Więc potrzebujemy tak naprawdę odciążenia, pomocy, żeby albo zróbmy z drugiej strony szpitala drugi SOR, albo spróbujmy zrobić w taki sposób, że my może tamten SOR, bo już nie dajemy rady. Kilka osób z naszej pracy, z kolegów nam odpadło. Dyżurów jest coraz więcej do wzięcia. Zaczynamy mieć pojedyncze dyżury. Dzisiaj wyraziłem wolę w rozmowie z panem prezesem Krzeczyńskim, że nie wyrażam zgody na taką pracę jak w niedzielę i ja po prostu podziękuję, odejdę, jestem gotów zrezygnować z pracy, jeżeli mam sam pracować i mieć cały oddział, SOR internistyczny, pacjentów pozostawionych, pacjenci, którzy umierają. Myśmy zrobili taką statystykę, proszę Państwa, do jesieni, po pół roku funkcjonowania SOR-u. Jeszcze z
zajął się tym pan doktor Gliński. To jest jedynym lekarzem takim kontraktowym, etatowym. Okazało się, że w ciągu pół roku na SOR-ze umarło nam dwukrotnie więcej pacjentów niż przez ostatnie 5 lat, którzy umarli na SOR-ze. Czyli tak nam wzrosła dwudziestokrotnie prawie, że śmiertelność na SOR-ze. To było związane z tym, że mieliśmy ciężkich pacjentów, covidowskich, których czekaliśmy 2 doby. Nie mamy ich gdzie, nawet nie mamy miejsca, nie mamy kazety. Teraz mamy taki oddział po piętro niżej obserwacyjny, ale tam w szczycie było 40-50 osób. To jest też osobny oddział, którym się musi, nie ma lekarzy. Na wcześniejsze pytanie państwa, czy to jest kwestia pieniędzy? Nie. To nie jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia, że fizycznie nie ma lekarzy, a część takich, które mogliby, nie chcą. Wiedzą, jaka to jest ciężka praca, nie chcą pracować w takim razie, wolą sobie wziąć 2 dyżury mniej, ale na odcinku, na oddziale, gdzie jest wolniej, oddziały nie są z gumy, nie włożymy mu następnych 40 łóżek na korytarz, bo sobie na to oddziały rację mają. My nie mamy do nich pretensji. Tak samo jak nie mamy pretensji do drugiego szpitala, który tak naprawdę większość czasu tego covidowego miał dużo wolniejsze moce przerobowe, ale potrzebujemy tej pomocy, bo po prostu w ciągu miesiącu rozpadnie się nas SOR. Nie jesteśmy w stanie do końca miesiąca, nie wiem jak wytrzymamy, mamy już dziury do końca miesiąca, nie wiem co będzie, jeżeli dalej potrwa sytuacja covidowa. Proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie świadczyć usług, bo nie jesteśmy w stanie trzymać żadnych norm, nie tylko epidemicznych, ale żadnych norm. Te działania, które my mamy, one są na granicy kryminału. Nie jesteśmy w stanie, fizycznie padniemy na nosy, nie chcemy umrzeć na zawał na dyżurze, co też się lekarzom i nie tylko pielęgniarkom czasami także zdarza. Nie chcemy tego, ale nie jesteśmy w stanie dopilnować norm, które się pacjentom należą. Jesteśmy dla nich, żeby im pomagać, albo ulżyć w cierpieniu tych, których nie możemy uratować, bo są śmiertelnie chorzy, ale starać się zrobić jak najwięcej. Są pewne standardy. Mamy kłopot, wręcz niemożliwość utrzymania tych możliwości standardu i nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Po prostu bez pomocy drugiego SOR-u nie poradzimy sobie i po prostu będzie to się wiązało z wyłączeniem po prostu SOR-u, bo nie damy rady.